Hej, hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Morderstwa na Erydanie, czyli dodatku do The Outer Worlds. I skończyliśmy w ostatnim odcinku w kuchni. W kuchni, ponieważ mamy przysłuchać szefa kuchni Anwara, który no, podobno próbował otruć Woolrycha. Aha. Analysis of this stovetop reveals an alarming degree of grease buildup. Approximating proximity to volatile gases and chemicals. Chances of an explosive combustion upon next use currently at 92.9%. No to jest spora szansa na wybuch. W zasadzie prawie ją zapewniam. To normalne? Włącz kuchenkę. Okej, okay, to wygląda na zagrożenie w miejscu pracy. Dlaczego Bobś tego nie wyłapał? A może ktoś teraz próbuje się pozbyć tego kucharza, ponieważ kucharz wie, kto na przykład zanosił do pokoju Woolrycha ten napój z dodatkiem? Searching slug work logs. No work log found. Creating conjecture. Slug has likely not fixed this issue due to a lack of responsibility on the part of their employees. Okej, okay, to normalne. W kuchni różnie bywa, prawda? Most corporations have regular cleaning procedures to prevent damage to company property. A jedno. Slug, already unlike most corporations in a variety of ways, does not. That or the employees tasked with inspecting are shirking their duties. For shame. For shame. Dobrze, włączamy kuchenkę? A jak go zabiję? Kurczę. Wait, bad idea! Performing scan. Gas light appears to have gone out some time ago. Chance of explosive combustion without gas light, 0.01%. O, proszę. I co? I to wszystko? Nanany leżą. Podoba mi się ta nazwa na banany, nanany. Całkiem fajna. No to pogadajmy z szefem kuchni. Yes? Are you here for the double rack of smoked sprat? Well, I'm sorry to disappoint you, but you'll have to wait. Oh... Don't give me that look. Let me see if I can pencil you in for later. Actually, what am I saying? I can't do that. I'm booked for the next month. You'll have to make a reservation. No proszę, dlaczego oni zawsze nas biorą za kogoś, kim nie jesteśmy? Ale mniejsze. Dlaczego cały czas mówisz o jedzeniu? Nie obchodzi cię, że popełniono zbrodnię? No raczej ma zajęcie, więc... O, nie ma wędzonego pszczura, a steki z kanida w jagodowej glazurze. Okej, okay, ale weźmy trójkę. Prowadzę śledztwo w sprawie morderstwa Adriany Arkani. Chcę ci zadać kilka pytań. You're the inspector? Here? Why? I mean, you may ask me whatever you want. I have nothing to hide. Okej. Na czym polega twoja praca, to wiemy. Wyglądasz na w pełni oddanego swojemu zawodowi. Czy w chwili morderstwa byłeś w kuchni? No weźmy dwójkę, zacznijmy od dwójki. No, as it so happens, I was down in the employee break room. I wasn't taking an unsanctioned break, of course. I was merely fetching ingredients. No to zapytajmy trzy. Mówisz więc, że jesteś hotelowym szefem kuchni. Na czym polega twoja praca? I prep dishes day in and day out for guests, and while I doubt their palates are refined enough for my flavors, the work is rewarding. After all, I can take pride knowing that I simply am the best cook this side of Halcyon. No one else can even hope to compare. No i najważniejsze pytanie. Przygotowywałeś wszystkie posiłki Adrianny? Of course I did. I would never allow anyone else to touch the meals of so important a guest. No i uwaga, to wjeżdżamy na grubo. Czy ostatni posiłek Adrianny był zatruty, czy... A weźmy dwa. Jesteś pewny, że to nie mógł być ktoś inny? Well, yes, I'm positive. Why? Ojejku.
Skoro Adrianna została otruta, a nikt inny nie tykał jej posiłku, to znaczy, że ty ją otrułeś, prawda? Coś mi tu nie pasuje, dlaczego nie chcesz wyznać prawdy? Weźmy dwa. How? Oh, fine. There may have been times I left Helen's meal unsupervised. Spencer Woolrich and Bellhop Owens were underfoot in the kitchen as I was preparing Helen's meal. Either one of them could have tampered with the food when I was fetching ingredients. No proszę, będziemy musieli zdobyć nagrania z kuchni, czyli tak, Woolrich? Chociaż on też został niby otruty, więc... Owens? No zobaczymy, zobaczymy. Zbobiutkie to twoje alibi, dlaczego miałabym ci wierzyć? Dlaczego tak wymijająco mówiłeś, że zostawiłeś jedzenie Adrianny bez nadzoru? No domyślamy się, prawda? Co Spencer robił w kuchni? O. Mr. Woolrich often finds the hotel's meals wanting. He seems to enjoy complaining in person. While I could appreciate someone with a discerning palate for once, I believe that Mr. Woolrich simply enjoys the attention he gets from us. Though don't tell him I said as much. If you wish to speak with him, Mr. Woolrich can most likely be found in his suite. On the VIP guest floor. He's usually there, if he's not poking around here. No, akurat od niego wracamy. Dwa, dlaczego tak wymijająco mówiłeś? Well, it's a breach of professionalism, of course. Why else would I worry about it? No to jedziemy. Inteligencja albo perswazja. Perswazja, jeśli wyznasz mi prawdę, łatwiej mi będzie uwierzyć w resztę twoich słów. Albo inteligencja, ponieważ pewne połączenia arkadyjskich składników zmieniają z czasem odczyn na kwasowe. No weźmy inteligencję. What? Truly? That's an alarming business oversight. Instead of volatile chemicals, the corporations should put barbiturates in everything. Everyone likes barbiturates. Okay. But I don't believe that was a risk with Helen's meal. I was up to something else. I may have taken some time to engage in a teensy bit of recreational drinking. And consequently, I may have been somewhat less than coherent after preparing Helen's meal. Well, it's a breach of professional... Musimy wybrać perswazję? Możemy jeszcze, to spróbujmy. Well, I suppose that's as good a point as any I've heard. I may have taken some... Okej, okay, czyli odpowiada to samo. Wiesz, gdzie znajdę Boya, Owensa? Yes, but not specifically. Owens often procures exotic ingredients from the creatures at the Wilderness Exploitation Reserve. Our guests can be rather... particular. Let's not talk about the incident with the Raptodon pheromone glands. It's always hard to say when Owens might be back. If I were you, I'd make a trek to the reserve myself. Otherwise, who knows how long you'll have to wait. Czyli rezerwat. Spobiutkie to twoje alibi. Dlaczego miałabym ci wierzyć? I understand your reluctance, but... Oh! Oh! I just remembered! The kitchen security camera. It'll prove I'm telling the truth about everything. Constable Keane has access to the security footage in her office at the spaceport. If you visit her, you can figure out what truly happened with Helen's meal. A czy... Keen to przypadkiem już nie żyje? Thank you for your understanding, Inspector. I'm sure you'll find the true culprit before long. Czyli co, pewnie nagrań z kaset nie znajdziemy. Zobaczmy dziennik w takim wypadku. Oczywiście. Mamy sknocone, nie mamy ukończone. Okej. Okay. Czyli tak, zdobądź nagrania z kamer w kuchni i porozmawiaj z Boyem Owensem. No dobra, to lecimy.
Kurczę, mamy co robić. Czy to będzie? Owens. Dokładnie. O, tu jakaś kartka. Zawiadomienie o zepsutej windzie. To chyba już czytaliśmy. Pytanie, co z tą windą się stało? I teraz tak, prawą czy lewą? A co my tu mamy? Hakowanie. Komunikat o ograniczeniu dostępu. Halston. Mam powody przypuszczać, że Ludowika znowu coś zbulwersowało. Prawdopodobnie da temu upus w kilkunastu wiadomościach z żądaniem redukcji płac dla Rizzo. Kieruj te wiadomości do kosza z łaski swojej. Jeżeli Ludwiko chce renegocjować warunki naszej umowy, to niech się wynosi ze swoją działalnością. Cedric. Skargi gości. Od zirytowany. Ten piekielny hałas. Lubicie mnie torturować? O to wam chodzi? Kiedy dowiedziałem się, że będę mieszkać piętro pod strażnikami Rizzo, nie posiadałem się z radości, jak na kochającego ciepa mieszkańca Arkadii przystało. Nie spodziewałem się jednak tego, jak bardzo te zakute łby delektują się lataniem w tę i nazad i łomotaniem w podłogę. Mój sufit całymi, przeklętymi przez architekta dniami. To normalne? Czy kiedy nie patrzyłem, to ktoś przebudował piętro na boisko do ciepa? Najgorsze jest to, sądząc po odgłosach, jeden z zawodników nagle stwierdził, że jest krową wełnistą. Przyznaję, że jest dość przekonujący, ale to jest hotel, a nie obora. Człowiek beczy tak głośno, że okulary zjeżdżają mi z nosa. Żądam zmiany pokoju w trybie natychmiastowym. Za każdą godzinę zwłoki w przeprowadzce, licząc od północy dnia dzisiejszego, oczekuję zwolnienia jednego pracownika. A tu mamy zmartwionego Bizantyjczyka. Mechaniczny pomiot. Też nad nim mieszka? Do wszystkich pracowników hotelu. Od 6 nocy moim pokojem wstrząsa okropny churgot. Wczoraj zebrałem się na odwagę i wysłałem służącą na zwiady. Wygląda na to, że od 6 nocy obok drzwi mojego pokoju przychodzi coś, co wygląda jak uzbrojona automaszyna. Służąca twierdzi, że to coś nosi nazwę Burbasz 3001 i jest gwiazdą seriali. Nie wiem, czy to się tak... kurczę, wymawia, ale no, powiedzmy, że tak. Jeśli ta maszyna występuje w eterówce, to pozwólcie, że spytam, dlaczego filmujecie przed naszymi pokojami i nam za to nie płacicie? Nie zgadzamy się na filmowanie naszej tymczasowej nieruchomości. Bez wątpienia istnieją stosowne umowy. Jeżeli jednak maszyna ta włóczy się bez udziału kamery, to oczekuje zapłaty w dwójnasób. Zdajecie sobie sprawę, jakie to niebezpieczne? Mogłaby mi nadepnąć na stopę i zniweczyć moje plany zostania zawodowym tancerzem. Gdybym kiedykolwiek chciał je zrealizować. Oczekuję niezwłocznej odpowiedzi. No dobrze, i tutaj mamy listę gości VIP, czyli mamy tak, Arkadię Adrianę. Mimo że Adriana jest celebrytką większości, jej wymagań zdaje się zgoła normalna. Większość. Mydło, szampon, czyste ręczniki i tak dalej. Jedyny wyjątek stanowi ponadnormatywna konsumpcja pożywienia i napojów. Nie chcę nikogo oceniać, bo prawo tylko wie, jakie goście potrafią mieć skłonności, ale ona naprawdę zamawia tego dużo i często. Czyli co? To by wskazywało na to, że Adriana nie była sama w pokoju. Jakby ktoś z nią pomieszkiwał. Posłuchajcie tego. Dzisiaj na lunch zamówiła 6 kanapek z konserwą turystyczną, 2 koktajle jagodowe, kilka retro rakiet i dość papierosów, żeby zbudować budę dla miniaturowego kanida. Można by zakładać, że Adriana szykuje imprezę, ale ekipy sprzątające zgodnie twierdzą, że po zamówieniach nie ma śladu. Jeżeli ona naprawdę pochłania wszystko to, co zamawia, to może powinna zrezygnować z kariery w showbiznesie i zacząć startować w konkursach jedzenia na czas. Albo komuś to wynosiła. Tu mamy Ulricha. W ciągu ostatnich 2 tygodni przyjąłem 315 specjalnych zamówień od pana Ulricha. Czyli tak. Cała garderoba z grozy na Monarku. 5 galonów każdego z kolorów pyrówki, za wyjątkiem czarnej. To jest, zażyczył sobie 50 galonów? Kanity, miniaturki różnych ras, wyrzutnia plazmowa. Hej!
A Adriana miała ślady po plazmie, prawda? W ponad 60% wszystkich zgłoszeń prosił o lepszy pokój. Okej. Okej, ej, to jest ciekawe. Holcomb. Czarna dziura. Zapotrzebowanie było dość typowe dla zawodowego łamignata. Piłki do ciepła, kije do ciepła, nowe ubrania, ponieważ, cytuję, koszulki ciągle mi się uprują, bo są za małe na moje wielkie muskuły. Ciekawe, bo wyglądają jakby zostały podarte celowo. Zauważyłem, że praktycznie nie zamawia wspomagaczy i środków dopingujących. Żadnej twardodermy, żadnego tlenomaxa, nawet żadnej mgły derwisza. Normalnie ciepiarze biorą tego syfu tyle, że ciężko nadążyć. Może Bertie coś... chce coś udowodnić Adrianie. Okej. Okay. Ej, ale to ciekawe, bo to znowu by teraz na Ulricha wskazywało. Po co mu miotacz plazmowy? No i zobaczcie, z takich notatek możemy sami coś wywnioskować. To chyba czytaliśmy. Tu chyba też zaglądaliśmy. Tak, to tylko potwierdza to, że na pewno ta notatka była podniesiona. Tak, bo tu jest ta kuchnia. No dobrze, czyli kogo my tu mamy? Boja. Czy my nie musimy się wybrać do tego Ulricha? Chyba nie, wychodzi, że nie. Kurczę, przejście na Eridan. Nic tu więcej nie ma, podobno, dla nas. No dobrze, niech tak będzie. Tu nas nie było. O, doczytało się w końcu. I coś nam otworzyli ostatnio, tu tę część. Właśnie, port kosmiczny Pireus. A my musimy się wybrać do... Dowiemy się dopiero. A, rezerwat eksploatacji. Co mi jest? No dobra, lecimy. No i teraz co tu zrobić, bo mamy te dwa zadania. No bo tak, pana zniszczenia rozpoczęliśmy. No tu mamy królową wiechrzyciela. I tu mamy aż dwa punkty. Zrobimy wiechrzyciela. Skoro już tak zaczęliśmy. Teraz tak. Gdzie jesteśmy dokładnie? Nie wiem, co stało się też z tą mapą, że ona teraz tak długo się doczytuje. Nie mam pojęcia. A to jest apartament. A tu mamy... Kurczę. Dobrze, chyba się przejdziemy. To nie jest tak daleko. Może nas ktoś zaatakuje po drodze? Kto to wie? Czyli tu by była ta część, kurczę. No tak, ta zabudowana tak mocno. Może być ciekawe. Oho, już jest. Jeszcze dostałam. No powiedzmy. Oczywiście perówka. A kto? Poczekajcie, bo to jest posterunek. Czyli to, poszłam w innym kierunku, ale to zadanie mam za... No dobra, lecimy. Tu nas jeszcze nie było. Jednak byliśmy, faktycznie. Okej. Okay. No tak mówię, że chyba jednak...
Coś mi tu nie pasuje. Tu jest ten posterunek. No i jest ten leszcz. Welcome back. Hopefully, law-abiding individual. Engaging guilt-tripping subroutines. Trochę go przewinie. Into this unit recording. Tak, tak, tak. Mhm. Posterunkowa Kin nie żyje. Understood. This unit requires a moment to information processed. Personal designation upgraded to acting constable. Trochę za długo mówi. I to wszystko? Robi ci to w ogóle jakąś różnicę? A powinno mu robić? Kin była ostatnią ofiarą zabójcy. Może dojść do kolejnej zbrodni. Hmm? This unit concurs with your inference. Unapprehended killers are likely to continue killing. Dobrze. Zmrużę oczy. To byłeś ty? Zabiłeś Kin? Teraz tak, co my tutaj możemy powiedzieć? Zmrużę oczy albo nie rozumiesz. Proszę o pomoc w pojmaniu zabójcy. Error. This unit is incapable of inspection, deduction. Okej, chyba niczego od niego nie uzyskamy. Mhm. No to zmrużymy oczy. This unit has been programmed to adhere to board law. This unit is incapable of experiencing. Okej, dobra, dzięki za rozmowę. This unit has been programmed to recommend a wine to pair with your. Zalej swoje smutki lampką wysoko skoncentrowanego, częściowo sfermentowanego wina. Ja chcę, kurczę, poczekaj. Potrzebuję nagrań z kamer w kuchni Grand Colonial, które przechowujecie w archiwum. All requests for security footage require a nominal compulsory bribe. Serio? Is that acceptable? No nie wiem, 500 bitów albo inżynieria, którą mamy, więc wiadomo co wybierzemy. Nie ruszaj się, muszę sprawdzić swój moduł przetwarzania bitów. Error. Bit processing unit has been removed. Temporarily surpassing bit fee request. Funds will be requested from Rizzo's delivering footage. Thank you for your patronage. If you would like a wine recommendation to pair with that. Dobrze, bo to teraz tak, bo my mamy tę kartę, której nie odtworzyliśmy do tej pory. Plus teraz otrzymaliśmy nagrania. Kurczę, czy ja muszę iść na statek, żeby to odtworzyć? Można by było spróbować. Bo czemu nie? Przecież mamy dostęp cały czas na statek i tak mnie to zastanawia. Pójdziemy, zobaczymy. No może stracimy 5 minut, ale... Centrum sterowania. Port kosmiczny. A może my nie mamy wcale dostępu na statek, bo tutaj nie widzę tego. Ach, to jest to. Okej. Okay. Tu gdzie jest nasze... No tu nie. Gdzie jest nasz statek? Zawodny, wnętrze. Lecimy. Kurczę, dawno nas tam nie było. No ale pewnie nic się nie zmieniło. Watch your step, Captain. The floor is wet. Sam recently mopped in here. Okej, okay. A tu jest właśnie ta babeczka, recepcjonistka. Your ship's real nice. I do hope the name's ironic, though. No chyba tak. Taką mamy nadzieję, od kiedy mamy Parvati na pokładzie. Nie wiem, czy my nie mieliśmy jej zawieść na pioniera? Całkiem możliwe. Birdie Holcomb couldn't have killed Miss Helen, right? No nie jestem pewna. Ja wątpię, żeby to był on. To się okaże, nie wygląda to za dobrze dla Bertiego. Ale weźmy jedynkę. Oh, I'm glad I ain't the only one feeling that way. He's got a good heart. He sounded like he was real fond of Miss Helen. I just can't see him hurting her like that. Poor guy. I can't imagine what he's going through right now. Tak w ogóle tu jesteście spokrewnieni? Co?
Nie martw się, zobaczymy, czy uda nam się oczyścić go z zarzutów, a spokrewnieni? Oh boy, I used to get that question back in the Vale. I'll tell you what I told everybody else. Black Hole Bertie Holcomb and I are not related. Probably. Ej, ale... Coś chyba mi uciekło. I mean, what do you need? Captain? Ma'am? Lady? No dobrze. Chociaż on mówił, gdzieś tam coś wyczytaliśmy, że miał jakieś zaniki, prawda? Pamięci. O! Malowany akwarelą, dość marnie, obraz przedstawiający miniaturowego kanidę. Z tyłu widnieje podpis Mini Ambrose. Proszę bardzo. Chyba nic. O! Przyglądaj wysłane do Bedforda. Czy co, nic tego na to wychodzi. Kurczę, trochę szkoda. Jeszcze zobaczę. Nie ma jej? Aż dziwne, patrzcie. Max. Maximilian! Vicar! Vicky! Yes? Aw, this is no fun anymore. Co tu się dzieje? Bertie seems like an earnest fellow, if none too bright. I dare say I hope he doesn't turn out to be the culprit behind Ruth's murder. No dobrze, czyli każdy może nam coś powiedzieć tutaj w tym temacie delikatnie. Okej, okay, a ty co sądzisz, Nioka? So it ain't the boyfriend after all. Color me shocked. Okej. Okay. Poczekaj, nie uciekaj. Bertie doesn't seem like he has the, how do I put this, intelligence to hide a bottle of zero G, much less a murder. Something on your mind? No dobrze, czyli to by było na tyle. Niczego więcej się nie dowiemy. Sam nie powie nic. Prócz tego, że jest brudno. I co my tu, kodeks. Kodeks nas tak za bardzo... Obraz akwarelowy. O, nie widzieliśmy jednak tego. Dobrze. Czyli mapa. Musimy wrócić. Do naszego zadania. Apartament. Hotel. Nie, bo to będzie gdzieś na ścieżce. Luksusowe lądowisko. Don't be you, be better. Okej. Okay. Milusio. Tędy nie przyjdziemy, co? Timeline discrepancy detected nearby. O, serio? Physical analysis reveals this to be a crate of Rizzo's Spectrum Vodka, based on bottle shapes and label types. Chemical analysis reveals that this is not a crate of Rizzo's Spectrum Vodka. Based on flavor notes and presence of excess ethanol. O proszę. Przemyt podrabianych towarów to specjalność pod światło. Najwyraźniej działalność POPS aż tak bardzo nie odbiega od profilu ich siostrzanej grupy. Próba wtargnięcia na terytorium Rizzo wydaje się działaniem zamierzonym. Zastanawia się, co kombinują ci z POPS. Spróbuj zawartości. Smak przywodzi na myśl znoszone skarpety i smokłego kanida. Jest co najmniej mdlący i z pewnością nie przypomina oryginalnego wyrobu Rizzo. O, jak to czasami? Dobrze, kurczę, tepnąć się gdzie indziej? Ciekawa sprawa, czyli oni coś tu przemycają. Bip, bip, bip. Chyba nie będzie więcej. Trudno się mówi. Czy my tędy przyjdziemy? Z tego co pamiętam, to jakieś przejście było. Ale prowadziło w dół, więc nie jestem zainteresowana. Pyk, pyk, pyk.
Hope you've been enjoying your stay. Aha. No dobrze. No czyli, boj hotelowy. Owens nas interesuje. To nie jest ten, który nas przywitał? Ej, czy to nie jest ten sam boj hotelowy? Fajny ten grzyb w oddali. Ciekawe, czym jest. O! Czemu nie żyje? Jak zwykle. O! Odsłonę nas, atakują, ciekawa sprawa. O nie. May you find peace in death. Okay, peace, prawda? Dobra, pobiegła. I just wanna be your friend. Never felt so damn good in love. I just wanted to make you smile. Okej. No tego się nie spodziewałam. Oczywiście nie żyje. Nie, to nie jest on. Na rachunek Boya Owensa. Lista specjalnych życzeń gości. Trochę napojów, trochę jedzenia i co znamienne. Niedawno spełniona prośba o świeży gruczoł żółciowy Pterorai od niejakiego Spencera Woolricha. No wszystko nam tu wskazuje na tego Woolricha, prawda? Chociaż to by była prosta opcja, tak naprawdę. Wiadomo, Adrianna mu zabrała sławę itp. Chociaż no, on tak przynajmniej uważa, tak? I co, wejdziemy w tę dziurę? No bo co mamy zrobić innego? Trzeba sprawdzić, co jest w środku. Przynajmniej wiemy, jak Boy zginął. Pobinęły wszystkie? Czy nie bardzo? Nie. Nie wiem, czemu moi nie wchodzą. Nie wiem, gdzie to ma głowę, prawdę mówiąc. Halo? Brygada? Jakieś małe te pasożyty. Może z pszczura wyszły, ale ciała nie ma. No i co, nic tu tak naprawdę nie było. Wiemy, że on nie żyje, niestety. On chciał gruczą. Jaki? Jadowy? Z Pterorai? Czyżby? Czyżby dodał do trunku. Ja bym tu chciała obejrzeć w końcu to nagranie z kuchni. Nie mam żadnych śmieci. O, proszę. O, oni to badali jednak. Otworzymy? Mamy klucz. Krótkie spięcie. 1008. Pan out. Okej. Robotnica. Dziennik terenowy z lokalizacji 0451. Powiedzcie doktor Blossom, że znaleźliśmy więcej tych obiektów testowych. Jenkins rozpoczął ich wydobycie jeszcze zanim tu przybyłam i cały czas jest w podejrzanie wyśmienitym stroju. Nastroju. Proszę o przysłanie dodatkowych ludzi do pomocy w pozyskaniu i transporcie obiektów do Biry. Czyli wiedzieli, czyli badali.
Czyli co, to jest takie... To jest takie tyci-tyci? Chociaż nie, właśnie. Proszę bardzo. Aha! Co prawda zadanie nas tu nie prowadzi. Tu jest winda. Mega kanit. O nie, dziki kanit. No dobrze. Co to? Ktoś tu zjeżdża. Pytanie kto? Nikt. Winda po prostu do nas zjeżdżała. Tutaj coś się nie udało, bo uciekały. Kurczę, Parwaty, jestem miotaczem ognia, to robi robotę. Okej, okay, procentowo ile tego mamy? Towaru. Adrena. Chyba kogoś tu połknął. Kasyto nabity i adreno. No powiedzmy. No tu się coś złego zadziało. Nawet muzyka taka kurczę nieprzyjemna. Nie wejdziemy na górę, odblokujemy sobie. No i właśnie, jeszcze Spencer nam tu został. Normalni ludzie? Owszem. No, ale tak, na pewno wiemy, że oni tutaj kompletnie nie panują nad sytuacją. Nie wiedzą, co się dzieje. To znaczy niby wiedzą, ale tak naprawdę to nic z tym nie robią. Warto tu wchodzić? Tak średnio bym powiedział. Nie! Kurczę, ale to wygląda elegancko. Natomiast my się cofniemy na ten moment. Zobaczmy w ogóle jak to się nazywa. To jest chyba największa ta wysepka. Owszem. Rezerwat eksploatacji przyrodniczej. I tu też będziemy mieli zadanie. Oczywiście, ale najpierw dokończmy. Jak to zrobić? No i tak musimy do apartamentu i wtedy windą do Ulricha pojedziemy, czyli na piętro VIP-ów. Wszystko na razie na Ulricha wskazuje. Tak, znamy. I teraz tak. Ty jesteś tutaj. Tu jest ta maszyna. A czy my jesteśmy w stanie? A właśnie, jeszcze tu nas nie było. Ja mnie zastanawia, czy macie już swój typ. Kij do ciepa. Dobrze. Czy to na przykład... Bertie. Czarna dziura, zabił. Chociaż nie był tego świadomy. Czy to jest Ulrich? Postanowił się zemścić. Multiple discrepancies detected. First discrepancy. A woolly cow is present in this hotel room.
Woolly cows are an import species for the Wilderness Exploitation Reserve and are incapable of affording upper-class accommodations. Second discrepancy. This woolly cow is dangerously inebriated with Rizzo Spectrum Vodka. Alcohol sanguinization ratio exceeds recommended maximum. Czy to zrobiło to pod światło, ten popś? Okej, okay, jakie zalecane stężenie alkoholu we krwi dla krowy wełnistej? Nauki ścisłe. Krowa ma niepokojąco przebarwione oczy. An accurate observation, Inspector. This woolly cow is suffering from symptoms consistent with a hangover. A brief survey of this area reveals that the most recent occupants were athletes belonging to the Rizzo's Rangers Tossball Club. Insufficient data. A brief survey of localized property damage divided by the area of this room yields the following estimate. This unit was likely occupied by every member of the Rizzo's Rangers. Minus one. No kurczę. A to nie było tak, że to on upił tę krowę? Co podniosłam takiego, co mnie tak obciążyło? To możemy rozmontować. Ale to nam daje tylko jedno kilo. Trzeba by było sprzedać te przepisy. No, ale to zrobię pomiędzy. No i teraz tak. Ulrich, spowiadaj się. Bo ty znowu wpadłeś, kolego. I could not have waited another instant for your presence. The Canes and the Canids, Act 2, Scene 6. I played a love-struck janitor. Aha, a ten sobie przypomina swoje role, żeby nam o nich przypomnieć. Żebyśmy w końcu go skojarzyli. Dowiedziałam się tego i owego o twoim pobycie w hotelu. Oh, have you now? Please do go on. Don't leave me in suspense. Mhm. O, dysponuję nagraniami ochrony, na których widać, jak majstrujesz przy ostatnim posiłku, Adrianne. A to ciekawe, bo my tego nie widzieliśmy. Tak więc szybkie pytanie. Do czego był ci gruczoł żółciowy Pterorai? O, rozmawiałam z Burbarzem. Powiedział, że go zaktualizowałeś, czyli z tym robotem obok. I did indeed. With Halcyon Helen parading her fame about, I was left without an acting partner. Burbage is no exception. His acting protocols were nothing short of a joke. So, I decided to make some modifications, installing him with some of my old serial quotes, as I think improved his range. The way he bungled about with that weapon of his hardly befitted a dissident. So I modified it as well. He's much quicker on the draw now, though he's still a machine. A może on zabił Adrianny za pomocą jednego z tych robotów? Tak więc szybkie pytanie. Do czego ci był gruczoł żółciowy Pterorai? That damned bellhop promised discretion. Well, if you must know, it's an appetite suppressant. How do you think I keep my form so lithe? Pterorai glands keep me from feeling hunger pangs. O proszę. To trochę mi się skojarzyło z tym specyfikiem dla cukrzyków, który niestety jest wykupowany w innym celu. Okej, okay. Dysponuję nagraniami ochrony. Majstrujesz przy ostatnim posiłku. Tampering? No, no, no. I just happened to be passing through the kitchen and saw a dish that looked good. If being hungry is a crime, you better indict 3/4 of Halcyon. No właśnie, tu się coś nie zgadza. Skoro gruczoł Pterorai miał hamować łaknienie, to nie czułbyś głodu, gdybyś go zażył. Trzy czy jeden?
Weźmy jeden. Well, there's... Maybe I just wanted to see what was in it. Oh, law. What a pathetic defense. As it so happens, I may not have had the terror egg gland acquired for personal use. I may have placed it in Bellamy's meal. But before you indict me, please, just listen. I wasn't trying to kill her. No właśnie, czyli kłamał, mówiąc, że został otruty. Nic nie słyszę, bo właśnie rozmawiam z posterunkowo. A jeden? Lie is such a strong word. But even if I had chosen to poison myself, the danger should have been minimal. Terror ray glands aren't supposed to be lethally poisonous. They're supposed to cause extreme lethargy, as if you'd inhaled several quarts of Spectrum vodka. She would have had to eat 6 or 7 of the glands to die, and even then it would be an extended, arduous process. Hmm. Po co ją w ogóle trułeś? I was just getting to that. I only wanted her to be incapacitated during the Brown unveiling. With her out of commission, the next available celebrity, myself, would get to host the unveiling. Please think twice about telling the administrator of my misdeeds. If he learns the truth, what's left of my career will be left in shambles. No nie wiem, kurczę, czy zostawiać takiego jegomościa. Obojętnie z kim nie będzie grał, to mu będzie ta osoba przeszkadzać, jeżeli będzie tylko troszeczkę lepsza od niego. Hmm. Dobrze, niech będzie. Niech to zostanie między nami. Na razie. Na razie. Thank you very much, Inspector. And for what it's worth, I really do hope you find the true murderer. Fuck off. Nie lubię tego. Nie lubię gościa. I teraz co? Do windy i opowiedzieć o tym, co się stało. What floor would you like to visit? Apartament. The finest seat in the house. No nie wiem, nie wiem. No pogadajmy z tym tutaj. Inspector. Zatrucie Adriana. Excellent. I trust you have a name for our poisoner. Spencer Woolrich przyznał się do zbrodni. Kłamstwo. Trucicielem był Owens, były boj hotelowy. Nieprawda. Kłamstwo. Niezbyt dobrze zatarł po sobie ślady. Nie, no mówimy prawdę. Oh, I am disappointed. I'd always believed Mr. Woolrich a man of high character. It pains me to order the arrest and detention of someone I admired. I'd like you to continue investigating Helen's murder. You've found the poisoner, but her killer remains at large. No dobrze. Wiem, kto zabił Adrianę Arkadię? Ooh. Are you confident you've finished your investigation? You've questioned all your suspects. Nie. Law speed, Inspector. Kurczę, nie. No nie, przecież mamy jeszcze zadania. Teraz tak. Morderstwo na Erydanie. Musimy dowiedzieć się wszystkiego. Porozmawiaj z Cedriciem. Wejdź do biura Cedrica i z nim porozmawiaj. Pan zniszczenia. Jeszcze przecież królowa produktywności. Niedokończone oskarżenie. Podaj nazwisko mordercy, gdy je poznasz. Kto zabił Adrianę Arkadię? Pan zniszczenia. Kurczę. Trochę by wskazywało na niego to zadanie, ale... Jeszcze królowa produktywności. Idziemy do Cedrica w takim wypadku. Tylko, gdzie ten Cedric będzie? Mapa? Region? Port kosmiczny?
O. Może tak być, że to będzie on. Jakiś tutaj przemyt, kurczę. Na przemyt Adriana na przykład trafiła. Chyba, że wy już wiecie, kto to będzie. Lecimy. Gdzie to jego biuro będzie? Za budynkiem czy w budynku? Wygląda na to, że w budynku. Biuro kapitana portu. Ty, bez pyskówki. I oczywiście Pops, co by na to wskazywało. No? Appointment. Yeah, that's why you're here. Appointment? No appointment? No talking to Mr. Kincannon. Not entirely out of the question. Convince me. Oj, proszę, perswazja, zastraszanie. Nie mam cierpliwości na te bzdury, po prostu tam wejdę. Perswazja. Mogłabym szepnąć Cedricowi dobre słówko na temat jego niezwykle pomocnej sekretarki. Wouldn't mind a new bolter pistol. I've fired mine so many times the tips nearly fell off. Let's give Mr. Kincannon a ring. Mr. Kincannon, no. Got a person of interest here to see you. Think they've got business. Zobaczmy tego. King Canola. Taki podejrzany chyba najbardziej, co? Timeline discrepancy detected nearby. This copy of TK contains 142 fewer pages than a standard copy. The missing pages were likely removed to create sufficient space for the hidden listening device inside. O! Możliwość nadawania na krótkim dystansie, odbiornik musi być gdzieś niedaleko. You figured that out just by looking at it? Huh. We ought to talk shop one of these days. Inspector, okay. Please consider speaking into the device in order to trace the transmission and reveal the receiver's location. Przemów do pluskwy. Ktokolwiek mnie słucha, idę po ciebie. Przemów do pluskwy, mu. O, albo amplifikatorze rozbieżności. Umiesz przecież mówić, ty to zrób. Weźmy mu. Poor woolly cow impression transmitted. Transmission analysis complete. While the precise location of the receiver could not be pinpointed, it has been narrowed down to a smaller, approximate range. O, jak dawno tu jest? Analysis inconclusive. However, there is a minor accumulation of dust particles present on the book's uppermost surface. Zbadaj kurz. Sprawdź, jak smakuje kurz. Zbadaj najbliższą okolicę. The area within a 0.5 meter radius of the book possesses a dust coating comprised of at least twice the number of particles. Czyli nie jest zbyt zakurzona, została tu położona dość niedawno. Strzelam w ciemno, pluskwę podłożono około tydzień przed śmiercią Adriana. That is highly likely, Inspector. O, proszę. Eh? What's that you found? No, wait, don't tell me. Let's save it for the big reveal once you've solved the case. O, jaki ciekawy. Tu jeszcze coś mamy. Timeline discrepancy detected nearby. A cursory fingerprint analysis shows this display case was recently opened or closed. No proszę, ta broń na dole wygląda na unikat. Czyżby była modyfikowana? Przeanalizuj odciski palców. The fingerprints belong to Cedric Kincannon. Okej. Okay. Tylko się upewniam. No i unikat. Confirmed. The grip has been modified for a specific wielder. Most likely the rifle's owner. Additionally, the plasma rifle sights appear to have been realigned to better accommodate a shooter with slight myopia in one eye. O! Oh. Oh, admiring my rifle. Had it custom fitted by a woman on Monarch. Mhm. A my znaleźliśmy jedną taką broń.
w zupełnie innym miejscu. Nie zgubiłeś przypadkiem? No dobrze, ale tego się dowiemy w następnym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję za ten i oczywiście zapraszam was na kolejne, bo nam się tutaj, kurczę, narracja zagęszcza. Wszystko tak troszeczkę wskazuje teraz na niego, skoro nam ten Woolrich odpadł, można tak powiedzieć. No i ciepacz były Adrianny. No dobrze, trzymajcie się. Hej, hej.